Cześć widzowie, w kolejnym odcinku na tym kanale nowe Ninjago czyli Ninjago United zbliża się wielkimi krokami i cały czas dostajemy jakieś nowe przecieki, leaky i tak dalej, aczkolwiek ja właśnie poczekałem na taki dość duży rzut tych przecieków, żeby wam je wszystkie po prostu sprawnie przedstawić w jednym odcinku. No i takich odcinków pewnie będzie kilka, ponieważ te rzeczy pojawiają się wiadomo yy, no może nie codziennie, no ale jednak raz na kilka dni, Jest po prostu planujcie w sensie Czekajcie na więcej tego typu odcinków i będą się one oczywiście powiadać regularnie, jeżeli pojawi się właśnie kilka nowych informacji na ten temat. A dzisiaj właśnie rozpoczynamy taki takie informacyjny odcinek u mnie, jeżeli chodzi właśnie o Ninjago United. Pierwszy odcinek, także zapraszam do oglądania, bo naprawdę jest co sobie umówić. Na samym początku muszę powiedzieć, że wiem, że u kilku twórców już z Legotuba mogli mogliście wiedzieć tego typu niektóre informacje z dzisiejszego odcinka, a właśnie chciałem poczekać na większy rzut tych, rzut tych informacji. Ale oczywiście rozpoczynamy sobie już od pierwszej rzeczy, czyli od tego, że sam serial będzie miał odcinki 22 minutowe, tak jak było to kiedyś, i jest właśnie spora szansa na po prostu powrót starego typu intra, czyli gdzie po mamy bohaterów i to co działo się w poprzednich odcinkach. Jeżeli tak będzie, naprawdę strasznie mnie to cieszy, ponieważ no, te nowy intro jednak pozostawia wiele do życzenia. To z szesnastego sezonu miało jakiś taki swój klimat, natomiast po prostu no, samo w sobie pokazywanie tylko urywków jakiś serialu jest po prostu słabe. Zdecydowanie lepiej właśnie wygląda przedstawia nam bohaterów i to co działo się w poprzednich odcinkach. I jako pierwszy właściwie przeciek wyszło takie oto zdjęcie, w którym widzimy twarz Lloyda i właściwie nic więcej, co może nam wskazać, że właściwie animacja, jeżeli chodzi o Ninjago jakoś znacznie się nie zmieni, ponieważ tutaj Lloyd wygląda tak samo jak z poprzednich sezonów. Jest też możliwe, że po prostu jest to puszczony jakiś fragment odcinków z poprzednich sezonów po prostu, dlatego tak to wygląda. Ale właśnie jest duże prawdopodobieństwo, że jest to po prostu e, no, zdjęcie ekranu przedstawiającego animację na nowy sezon, e, powiedzmy 17, więc możliwe, że po prostu jakby animacja nic się nie zmieni. Zdecydowanie fajnie by było, gdyby się nie zmieniała, ponieważ jednak no, kolejnej zmiany wyglądu bohatera, czy byśmy nie chcieli, a tutaj pokazuje to, że może właściwie zostać taka, jak jest teraz. No jeżeli chodzi o serial, to właściwie nic więcej w sumie nie wiemy. No z tego, co mi wiadomo, raczej na razie jeszcze nic więcej nie wiadomo, aczkolwiek wiemy, że właśnie ten sezon może być taki związany z czasem z po prostu cofaniem się, przeskakiwaniem przez czas i tak dalej i oczywiście są już pogłoski o tym, że powróci Crux oraz Acronix i nawet w jednym zestawie bo właśnie dostałeś mi kilka dni temu, a właściwie może nawet z tydzień temu, pierwsze zdjęcie zestawu na ten sezon, które zostało op opublikowane przez Lego i właściwie tak można powiedzieć, że przez przypadek mamy takie zdjęcie, że po prostu jakieś dziecko bawi się zestawem oczywiście dziecko nie jest dołączone do zestawu chyba, haha Yy, taki żarcik. W każdym razie, jeżeli chodzi o właśnie sam zestaw, to tutaj mamy Mech Lloyda oraz Arina, czyli nowej postaci. Mech Arina wygląda tak, no ok, jest to Mech taki powiedzmy w stylu Evo. Natomiast Mech Lloyda jest bardzo ciekawy, wygląda jakby, taki jakby jak Japonki. Ma też po prostu taki fajny wygląd i na pewno jest czymś ciekawym, odbiegającym jednak od reszty mechów, tych wszystkich, które tam się przewijały przez Ninjago i tak dalej. Ale również kolejną bardzo ważną informacją jest tutaj fakt, że ma taką figurkę, którą właśnie dużo osób e, po prostu porównuje do Kruxa, ponieważ ma ona takie właśnie zakola, ma takie powiedzmy siłe włosy oraz taki jakby czerwony, e, taką plamkę jakby na oczy, w sensie Krux ma taką bardziej zieloną, Harumi w sumie bardziej czerwoną, ale wątpię, że to była Harumi, bo jednak za krótkie włosy też przy okazji no znowu robienia antagonistki z Harumi, czy nie miałoby zbyt sensu, dlatego właśnie tutaj raczej jest to po prostu Krux, więc Krux chyba powróci. Jeżeli tak naprawdę bardzo, bardzo się z tego ucieszę, ponieważ bardzo po prostu, no uwielbiam tą postać, naprawdę jest świetna. Więc jeśli ten kozak dostanie nową swoją figurkę i wróci do serialu, to PDB jest z tego bardzo, bardzo dowolony. Napadę, no uwielbiam tą postać. Przy okazji też po prostu sam zestaw jest bardzo ciekawy i jest to właśnie pierwsze zdjęcie setu z Ninjago United. I też pokazuje właśnie, że e, zdjęcie, które dostaliśmy jeszcze wcześniej, czyli takie oto zdjęcie ze strojami, prototypami właśnie strojów Ninja na nowy sezon. Okazuje się być prawdziwe prawdopodobnie, ponieważ właśnie w tym zestawie z Mechem widać po prostu centralnie, że tutaj ta figurka Loida właśnie w tym stroju, a z postu Arena w tym stroju się tutaj znajduje, więc jednak jest to z... faktycznie, w sensie są to pra... tak naprawdę stroje właśnie Ninja na nowy sezon, a dużo osób po prostu myślało, że jest to jakoś jakiś fake i tak dalej, no to proszę jednak... Jednak jest to prawda, więc ciekawe na pewno. No a teraz w tym miejscu i w tym momencie wyświetla Wam się lista, aktualna lista wszystkich zestawów właśnie na sezon 17, jeżeli chodzi o LEGO Ninjago. I właśnie rozpiskę tych oto zestawów. I zdecydowanie mnie najbardziej tutaj interesują nowe spinery. Ciekawe jak będą wyglądały, mam tutaj Kaja Lloyda i chyba nie jest tego co widziałem. Oraz naprawdę świetny zestaw, na pewno to będzie świetny zestaw, czyli yy, no, pełna przeznaczenia, wyścig z czasem. Naprawdę to może być super set. I właśnie w tym zestawie, a czekajcie, jeszcze mam pokażę tutaj przecież tego, że będzie kolejny modular z Legoniczego. Zresztą nagrałem na ten czas shorta na kanał i też właśnie jest informacja o tym, że będzie nowy modular, który będzie mógł się połączyć z tymi oto ogrodami. W każdym razie właśnie w tym zestawie z wyścigiem czasem, może pojawić się pewna figurka. Ponieważ dokładnie dzisiaj, 10, 10 minut temu, mój ziomek mi wysłał się na Instagramie. Pozdrawiam Michał, jak Socie, wysłał mi właśnie takie oto zdjęcie. Czy to nie jest piękne? Mamy tutaj młodego Garmadona. Jeżeli to jest prawda, to naprawdę kurczę, kurczę, to będzie przepiękny sezon. Jeżeli ta figurka okaże się być prawdziwa, to naprawdę ja nie mam po prostu pytań. Oczywiście może to być swego rodzaju fake, aczkolwiek to zdjęcie zostało właśnie pokazane na Instagramie, na koncie, na którym właśnie wcześniej też były pokazane zdjęcia figurek z nowego Ewo na ten rok. Więc wydaje mi się, że może to być jednak swego rodzaju prawda. Jeżeli tak jest, naprawdę to może być super sprawa. Figurka wygląda troszeczkę jak fake, ponieważ ma tutaj jakby nieco zniekształcony nadruk na twarzy. I też właśnie tej, ale ta rzecz, która właśnie przemawia do tego, że to może być prawdziwa figurka, to właśnie to jest słabo nadrukowany ten element na torsie, w sensie ten taki żółty, bo on jest właśnie na czarnym jest to po prostu, pokazuje, że ta figurka jednak może być prawdziwa. Jeżeli tak będzie, to naprawdę, no. Nie wiem, to będzie po prostu najlepszy sezon i najlepsze figurki, tutaj będą yy, w tym sezonie. Jeżeli taka pady to jest prawda, bo naprawdę to by było po prostu piękne. No i właściwie to było na tyle, że chodzi o ten odcinek. Pierwszy materiał dotyczący Ninjago United na moim kanale właśnie dobiega końca. No oczywiście z informacją pady jest. Totalnie dużo pięknych rzeczy w ogóle. Zobaczcie, jak fajnie będą wyglądały właśnie bronie ninja i też nie tylko ninja w tym sezonie. Takie super futurystyczne są napady, to będzie coś fajnego. Jeżeli oczywiście ninja go tego nie zepsuje, a wątpię, żeby zepsuło, bo napady tutaj dużo fajnych przecieków dostaliśmy już. Więc miejmy tylko nadzieję, że to będzie naprawdę świetne i że tylko się na tym oczywiście. Pozytywnie skoczymy I też, że to te zdjęcie z Garmadonem, oczywiście, jest prawdziwe. Także cóż, no ale oczywiście nie odrzucam tego, że to może być również fake. W każdym bądź razie, oczywiście, jeżeli odcinek się, się spod oczy, to oczywiście wiecie, co ma się robić. Łapeczka w górę was subskrypcją, byście nie przegapili kolejnego odcinka na moim kanale. No jeżeli pojawią się kolejne znaczne informacje, albo po prostu będzie ich większy przypływ, to oczywiście zrobimy sobie kolejny odcinek tego typu. Także trzymajcie, do zobaczenia i cześć. Kurde, ściągam ten kaptur, bo ciepło w nim strasznie. Po co ja w nim siedziałem? A i pamiętajcie, nie przywiązujcie się zbyt emocjonalnie do tego przecieku z figurką Garmadona, bo to może być fake, tego nie wykluczam, może też być tak, że jako jedyny to pokazałem i teraz nikt tego nie pokaże, po prostu to jest jakiś fake, jednak bądźmy dobrej myśli.